Siemaneczko, Szakal z tej strony, witam Was na moim kanale i witam Was w zapowiedzi nieustającego konkursu. Tak sobie wymyśliłem, że sprawdzę sobie długość włosa, a dzisiaj mam zamiar się pobawić długością. Zadałem pytanie na Instagramie, jaka długość, zobaczycie później odpowiedź, albo nawet wcześniej, zobaczymy jak to będzie. Jakaś tam długość włosa jest. Jakaś tam ilość subów na kanale jest. O subach wiecie, że jak u mnie wygląda podejście do ilości subów, mam na to. Ale ja mam, ale nie wszyscy mają. Na przykład vendorzy, dystrybucje i tak dalej, czy sklepy pytają się a propos współpracy z YouTuberem o zasięg. No to ja chcę to połączyć. Tak, ja nadal będę miał to. Ale Wy jak chcecie pomóc, to proszę bardzo, zrobimy challenge, może tak. Równe ilości, czyli na przykład 10, 20, 50, 100 i co mijamy? Tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, miliony i tak dalej. Takie 10, 20, 50, 100. Te cztery progi to będą w tych momentach, kiedy kanał się wypełni ilością subów o takiej ilości, będą nagrody. Pierwsze nagrody będą już wkrótce i nie będą związane z ilością subów, bo będą też takie konkursy, jak zbliżający się konkurs na Tech Genesis, gdzie niezależnie od tego, ile mam subów, po prostu przychodzi okazja. Dostałem sprzęt do testów, potem okazało się, że mogę go w rozliczeniu dostać i podjąłem decyzję, że nie będę go sprzedawał, tylko wrzucę Wam go w konkurs. I to będzie taki początek, tak? Potem zrobimy. Ja będę gdzieś tam przyglądał się tym subom. Suby są oczywiście u mnie na kanale niewidoczne, więc będziecie się o nich dowiadywać tylko wtedy przy okazji takich materiałów. Teraz dochodzimy powoli do 6. Ale nie subów. Musicie wiedzieć, ile. Nie będę wszystkiego dokładnie dosłownie podawał. Ci, którzy wiedzą i są na kanale dłużej, wiedzą, o jakie 6 chodzi. Pierwsza szóstka. Mam kanał jakieś. Nie pamiętam, 3,5 roku, może do 4 dochodzi. I generalnie jeśli chodzi o ilość subów, to wiecie jak wiem, wiecie jak mam, co do jakie mam do tego podejście, a po prostu robię takie filmy, które mi się podobają, takie, które mam, na takie, które mam ochotę. Wam się podobają, jak oglądacie? Ok, wszyscy są zadowoleni. Jeśli chodzi o jakieś większe ilości sprzętu na kanale, czy większe ilości konkursów, to wedle moich różnych działań, współpracy z różnymi dystrybucjami głównie, bo ja pracuję głównie z dystrybucjami, to się będzie pojawiało, czy z vendorami, to się będzie pojawiało na kanale. Z vendorzy oczywiście mniej dają rzeczy na konkurs. Nie ma tak, że coś nowego przychodzi, na przykład mogę to dostać. Na razie tak nie ma, może później tak będzie. Może jak będę miał 5 zer z tyłu za tą pierwszą szóstką, to będzie tak, nie? Bo zasięg będzie większy. A na tą chwilę robimy co możemy i się bawimy. A ja, jeśli chodzi o moje włosy, to konkurs będzie nieustający, bo powiedzmy, że zmierzę sobie ilość najdłuższego włosa, jaką mam, jak wszystkie zetnę. I będę. To jest jedyny raz, kiedy obcinam. Nie będę później ich obcinał, może gdzieś tam tutaj coś tam ten, albo wyrównywał, ale nie będę ich obcinał, po prostu nadal będę miał długie włosy, czyli zapuszczam do długich włosów. I jak dojdę do takiej ilości, to konkurs się, powiedzmy, że skończy. Chyba że podejmę decyzję, żeby go przedłużyć. To na wtedy decyzja. A na teraz jedziemy z koksem i zobaczymy jak Wy, moja inwestycja, te włosy zapuszczam od 2006 roku. Nie, mi dość szybko rosną włosy, je podcinam, już jest sporo podciąłem w międzyczasie i tak mniej więcej mi rosną centymetr na miesiąc, więc można sobie policzyć. Będzie można sobie policzyć, ile czasu będzie trwał konkurs, ile czasu macie na dobicie do dziesiątki, bo od dziesiątki powiedzmy, że zaczniemy. Jak do dziesiątki dobijecie, a mi włosy nie zdążą odrosnąć, to będzie konkurs. Taka jest zasada. Jeśli zdążą mi włosy odrosnąć, to koniec, chyba że zmienię zdanie. No, to by było na tyle, jeśli chodzi o gadanie. Teraz robota. Teraz pytanie. Jaka długość? Taka czy tak? Powiedzmy, że zaczniemy od takiej i będę się bawił. Teraz mniej będę gadał, więcej będę robił, bo jak włączę, to mnie nie będzie słychać. Także dziabiemy. Będziecie mnie widzieć tu, ja Was będę widział, o, stąd, tu.
a jak tu patrzymy, to tak, nie, tu wiecie, to jest lustro, nie tu ja, prawdziwe to lustro. Dobra, dziobiemy. nie wiem jak to wyjdzie, będę się bawił teraz, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Myślę, że sprawdzę sobie jak wyglądają, ta fryzura jest jedna, potem będzie druga, potem będzie trzecia i na koniec będzie finalna. Więc zobaczymy co się uda zrobić. Zobaczymy. Ok, to zaczynamy. Jedziemy. Włosy sobie będę zdejmował tutaj i potem teraz do najbliższego. Nie wiem, nie gadać. Dobra. Jak to ciachnąć, żeby tu nie ciachnąć? Czekajcie, może to sobie zepnę. Gdzie ta gumka? Może sobie zepnę górę, żeby było mi łatwiej. To na chwilę zniknę. Tylko teraz jak spiąć górę? Musiałbym to zrobić jakoś tak. Tak. Tak, powiedzmy. Tak, tak, tak. No dobra, zobaczmy. Tak sobie zepnę. Roboczo, że tak powiem, nie? Będzie może mi łatwiej. Hardkorowo jest robić sobie samemu. To nie wiem, wydzymdam jak cholera, ale to wróci do... Dobra, teraz stąd trochę. Dobra, coś wyszło. Dobra. Potem jak już będzie ich mniej, to będzie łatwiej. Jedną stronę mamy, powiedzmy, dobra, teraz może drugą. Pociągnijmy. Okej. Dobra. Trochę spadają, trochę muszę zdejmować. Ale tu jest masakra. Dobra. Dobra, puszczajcie. Trochę nie widzę, trochę widzę. Dobra, mniej więcej coś takiego. Teraz taka fryzura. Tu na górze mi zostały, tutaj mam krótko, nie? Jak to wygląda? Słabo! Zaraz jeszcze inna rzecz, czekajcie, trochę gadam i ten... Zazepnijmy i zobaczmy co tu wyszło. Jakieś kurwa krzywizny, ja pierdzielę. Puszczaj gumko. O, ile wyszło z gumką, ale włosów. Dopiero to będę miał sprzątania dzisiaj. Masakra. Dobra. Co tu mi zostało? No bo jeszcze tak. Takie włosy, tak. Zostały. Tu mamy jeszcze coś, a tu już nie mam. Myślałem jeszcze o tym, żeby... Dobra, to jest jedna fryzura, tak? Mam takie, tutaj na bokach już nie mam. Teoretycznie oczywiście, jak coś tam zostało, to wiadomo, że ja nie widzę wszystkiego. Potem sobie drugie lusterko postawię i sobie wyrównam wszystko. Tak, żeby było ładnie. A nie jakieś takie wycięte. O, za uszami tu widzę, że coś jeszcze... Ucha, żeby nie obciąć. Tak nie zrobię, później to zrobię. Dobra, teraz to była jedna fryzura, tak? Tu wycięte tu zostają i takie ludzie... Widziałem, tak ludzie zachodzą. O, jeszcze coś wyszło. Normalnie ten. Trendowaty. Trochę włosów jest, nie? O, może tak pokażę. Dobra, to teraz są jeszcze tacy, którzy robią sobie węziej. Czyli jedziemy dalej, na wąsko. Nie wiem tylko jak, ale dobra. Długość się zmieniła.
Dobra. O, tu dużo zdjąłem. Dobra. Bo jeszcze coś zostało. Z tyłu jeszcze sporo zostało. Ja tego nie widzę. Może wy widzicie bardziej. Gdzieś tam się przycięło. Tak gęsto było. O, teraz... I rokes. Czekajcie, wyłączę to, bo się zaplątałem w kablu. Muszę tutaj zobaczyć, co tu się dzieje. Tak już nie ma co. Tutaj irok. O, zostało tylko to, co na górze. Czyli mam iroka. Tak też chodzą. Widziałem taki. Może krótsze sobie zrobię, o takie. Ale nie chcę ich skracać, żeby nie wie, żeby wiedzieć, jaki jest najdłuższy. Nie? Sobie potem ułożę, wszystkie zmierzę i zobaczę. Nie? O, dobra, tu irok. Tu z tyłu coś jeszcze zostało. Tu szerzej zostało z tyłu. O. Mam tylko iroka, a tu jeszcze nadal dłużyzna. No dobra, to jedziemy z tym wszystkim. Zresztą, nie? Okej. Ale mam jasne włosy teraz. Dobra. Moja cytryna wyłazi, teraz wam opowiem o cytrynce. Jak coś słyszycie w ogóle. Dobra. A, dobra, czekajcie, jedna fryzura wyszła dodatkowo. Czekajcie, bo może gra i nie słychać. Jedna fryzura wyszła dodatkowo. Są tacy, co mają tylko kitkę z tyłu. Jak wam się podoba kitka z tyłu? Jeszcze z boku pewnie mam. Bo tu już mam ścięte, a tu nie. No dobra, ale koszulka opierdzielona. No dobra, będę musiał wszystko obczyścić. Dobra. No, to teraz takie mam głos. O, tak z przodu, a z tyłu jeszcze coś zostało. Ale jedziemy dalej. O, coś złapałem. Dobra, część mam. O, dużą część. O, sypie się. Dobra. O, ostatni kosmyk. Jeszcze z boku. Dobra. No dobra. O, coś mi zostało na czubku głowy. Teraz mam brodę dłuższą. Jedziemy. Dobra. Coś tam obciąłem, nie wiem jak tam, coś tam wisi, nie widzę za uchem, jeszcze coś tu jest. Nie widzę za uchem. Coś wyciechałem? Nie wszystko. Coś zostało. Dobra. Tu wyciachane, teraz się tu za uchem. A, tu mi zostało. Dobra. Okej, mniej więcej. O kurna, dawno nie miałem cienkich włosów, cienkich. Sorry za ten strzał po mikrofonie. Znowu gadam, jest włączona maszynka. Dobra, ja sobie już potem dokończę, bo tutaj muszę powyrównywać i tak dalej. Nie wiem, jeszcze muszę zobaczyć lusterko. Gdzie jest drugie lusterko? Jakieś drugie lusterko. Tu coś mam, nie spadnie mi kamera, nie? Takie śmiechowe trochę, ale mam. O, takie. Takie o. Dobra, zobaczmy. No, tutaj jeszcze mam do wyrównania. Na szyi tutaj jakieś kłakuny. Teraz z drugiej. No dobra. No dobra. To by było na tyle, ale siana nosiłem na łbie. O, spada. Czekajcie, muszę podnieść. Tak, muszę to pozbierać wszystko i zmierzyć. Zobaczymy, ile centymetrów wyszło.
Łysy szakal, ale nie dołączam do skinheadów. Zapuszczam włosy generalnie, nie? Jakby taki, zobaczymy ile będzie to trwało. Nie będę obcinał. Zobaczymy, czy ten centymetr na miesiąc będzie, czy nie. Kłopot z moimi włosami jest taki, że są sztywne cholernie. Jak będą, po to mam długie, po to miałem długie, bo nie dało się z nimi nic zrobić. Są tak sztywne, że jak szedłem do fryzjera, to musiał ostrzyć nożyczki, a jak rosną, to po prostu stoją i nic nie mogę z nimi zrobić, chyba że nie wiem, czapkę noszę pół dnia, to wtedy na chwilę są przyklapnięte, przyciśnięte, a jak pochodzę trochę, to po prostu stają z powrotem. Druga sprawa, jak dojdą już włosy na taką długość, że zaczną mi wchodzić do oczu, jak już opadną oczywiście, bo jest pewien moment, kiedy zaczynają po prostu opadać. Mam proste, nie mam kręconych, zresztą jak widzieliście, najadłem się włosów. To takie będą dwie przeszkadzajki i nie będę podcinał wtedy też, żeby mi nie przeszkadzały, tylko po prostu będę miał odruch. No, to tak. Piłka po waszej stronie gry, ja mam włosy obdziabane. Mamy czasu na nieustający konkurs tyle, ile zostaje nam do zakończenia, do urośnięcia, do odrośnięcia, do odrośnięcia włosów, a wy jedziecie z koksem, nie? No ja załatwiam coś na konkurs. No, to by było na tyle. Pa, check it out. Zaraz będą konkursy na te komentarze. Pa.